To są artyści rynków, Jacek Brzeski, I Love Trading. Zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. Dziś w programie goście, dobrze Państwu znani, Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Markets Polska. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Maćku, zaczynamy od sytuacji dolara amerykańskiego. W połowie maja waluta amerykańska była mocniejsza. Za euro płacono dolara i 5 centów. Teraz dolara i 7 centów. Złoty też na tym trochę korzysta, bo w połowie maja 4,50 kosztował dolar, a teraz nawet mniej niż 4,30. Na pewno tak, ten przepływ kapitału z dolara do innych aktywów, no w tym do polskiego złotego, ale również na rynki akcyjne jest bardzo ważny, więc na pewno jest to kluczowa waluta, jeżeli chodzi o rynki globalne, nie tylko rynek walutowy. Natomiast wydaje się, że ta pasa no, bardzo dobra dobiega końca lub być może dobiegła. Rynek przez długi czas wyceniał kilka kwestii związanych z dolarem. No tutaj przede wszystkim oczywiście polityka Fedu była kluczowa. Ona w dalszym ciągu oczywiście jest ważna, ale wydaje się, że większość działań jest w cenach, tym bardziej, że dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych wskazują, że faktycznie może ona dobiegać końca. Tutaj już te ostatnie wskazania pokazało, że ta dynamika wzrostu inflacji spowolniła, no a tym samym zmieniły się nieco oczekiwania względem Fedu. Również to, co miało wcześniej miejsce, obawy o spowolnienie gospodarcze, one oczywiście w dalszym ciągu są żywe, ale też są te elementy, które były przez długi czas wyceniane. Jeżeli patrzymy sobie na samą inflację, to ten ostatni odczyt inflacji CPI wskazał, że po dynamice na poziomie 0,9 miesiąc do miesiąca mieliśmy wzrost jedynie o 0,2, czyli ewidentnie mamy wskazania i być może rynek uwierzył Jeremy Powellowi, który przez długi czas mówił o tym, że inflacja ma charakter przejściowy i w końcu wyhamuje, że faktycznie to, co mówił, ma miejsce. Tym bardziej, że patrząc na narzędzie FedWatch, które pokazuje prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych i to oczekiwaną ścieżkę podwyżek stóp procentowych, ta ścieżka też się zmieniła, może nieznacznie, natomiast te oczekiwania co do podwyżek stóp podczas kolejnych posiedzeń też zmalały. Więc widać, że rynek tutaj też oczekuje nie aż tak bardzo tragicznej sytuacji, jeżeli chodzi właśnie o inflację, a tym samym o zacieśnianie polityki monetarnej, czyli mamy takie nieznaczne poprawienie sytuacji. Dodatkowo mamy też takie kwestie czysto historyczne, jeżeli patrzymy sobie na dolara, na cykle koniunkturalne z poprzednich lat, to mniej więcej w ciągu 12 miesięcy od tej pierwszej podwyżki stóp procentowych dolar faktycznie zaczynał słabnąć. Także to też jest taki czynnik, który historycznie może się sprawdzić. Oczywiście w tym momencie to ta sytuacja, którą mamy wokół dolara, ona jest zupełnie odmienna od tych, z czym mieliśmy do czynienia w przeszłości, no jednak lata pompowania pieniądza, tutaj dodatkowo pandemia przyspieszyła to pompowanie przez Fed i okres, kiedy luźny pieniądz był na rynku, więc to jest nieco inna sytuacja. Natomiast ten wykres indeksu dolara, gdybyśmy mogli faktycznie do niego jeszcze wrócić, bo tutaj jest ciekawa sytuacja. Jeszcze niedawno, bo tutaj w połowie maja, indeks dolara, czyli taki indeks wskazujący siłę tej waluty względem 8 walut, najważniejszych pod względem wymiany handlowej, to nie jest indeks z giełdy chicagowskiej, który pokazuje siłę dolara względem 6 walut, tylko indeks CMC Markets nieco szerzej obrazujący sytuację. On był jeszcze w połowie maja na poziomie najwyższym od 2 lat ponad. No w tym momencie zeszliśmy na wciąż wysokie poziomy, ale widać, że ta sytuacja się poprawia. Jeszcze wyraźniej sytuację obrazuje wykres euro-dolara. Tutaj mamy natomiast nieco inny jeszcze czynnik, dlatego że oprócz tych czynników związanych z samym dolarem dochodzi nam kwestia zmiany retoryki Europejskiego Banku Centralnego i oczekiwania względem
względem podwyżek stóp procentowych, tych potencjalnie już, które mogą się rozpocząć nawet w lipcu, czyli ma dość bliski okres do tego czasu, a jeszcze niedawno była groźba, że para euro-dolar osiągnie parytet, czyli poziom 1,0. No tutaj w tym momencie to ryzyko zostało, wydaje się, zażegnane. Doszliśmy w okolice 1,08, potem rynek się nieznacznie cofnął. Natomiast ten wykres, który mamy, to jest wykres w interwale tygodniowym, a w prawym górnym rogu ten mały kwadracie pokazuje nam tę wąską dość konsolidację, która ma miejsce w ciągu ostatnich 7 dni. No widzimy, że tutaj rynek porusza się w tym przedziale dużo, dużo węższym, w takiej konsolidacji relatywnie wąskiej. Jeżeli byśmy sobie przeszli dalej do wykresu dolara, do jena japońskiego, no tutaj mamy poziomy akurat najniższe od 2005 roku i wynika to oczywiście ze słabości samego jena. Tutaj mamy zupełne przeciwieństwa po dwóch biegunach, politykę monetarną Japonii i politykę monetarną Stanów Zjednoczonych, gdzie cały czas ta luźna polityka w Japonii jest prowadzona, a w Stanach Zjednoczonych doszło już do zacieśniania, no i jeszcze ta ścieżka trwa, chociaż tak jak wspomniałem, wycenione jest to w większości w samym dolarze. Natomiast no tutaj sytuacja jest dla samego jena wydaje się dość, dość dramatyczna, czyli mamy ponad 15-16-letnie nawet minima na samym jenie w tym momencie, ale generalnie jen jest słaby w odniesieniu do większości walut. No a w przypadku złotego, tak jak zresztą wspomniałeś, no, sytuacja wygląda całkiem atrakcyjnie, zeszliśmy poniżej poziomu 4,30 i w tych granicach w tym momencie rynek się porusza, czyli w zakresie 4,25-4,30. Też taka szersza konsolidacja ze wsparciem na poziomie 4,25. Natomiast jeżeli faktycznie sprawdzi się ten scenariusz dalszego osłabiania się dolara na rynku globalnym, no to też powinno wpływać w dwojaki sposób na złotego. No z jednej strony sam fakt osłabiania się dolara, drugi czynnik przepływ kapitału z dolara na aktywa bardziej ryzykowne, czyli między innymi no choćby taką walutę jak polski złoty, ale przynajmniej na cały koszyk walut rynków wschodzących. Więc tutaj to są te czynniki, które mogą sprzyjać polskiemu złotemu w odniesieniu do dolara, ale również takie coś moglibyśmy odczuć względem innych walut, choćby euro czy też franka szwajcarskiego, bo tutaj ten dolar dla całości, jak rynek walutowy się kształtuje, jest kluczowy. Maciek mówił, Łukaszu, o wierze w słowa prezesa Fedu. Czy rynki powinny wierzyć słowom prezesa spółki JP Morgan, który no, rysuje w czarnych barwach przyszłość giełdy? Wiemy, że na Wall Street poprzedni tydzień był naprawdę udany, dobry. Teraz jest znowu słabiej. No tak, no tutaj właściwie echa są bardzo mocne wczorajszej wypowiedzi prezesa JP Morgana, no bo roztoczył takie naprawdę czarne wizje, jeżeli chodzi o to, co się może zdarzyć. No mówi o tym, że czeka nas wielki huragan, że on już tak naprawdę tu jest, że za chwilę go poczujemy, że nie wiemy, jak będzie mocny, ale no może być niewesoło i trzeba się na to przygotować. Głównie zwraca uwagę na to, że w Stanach Zjednoczonych są te działania Fedu, które są problematyczne dla kształtu obecnego kształtu rynków, a w Europie kwestii napięcia związane z inflacją i z wojną, że bardzo się tego obawia, że chciałby mieć możliwość zadziałania w dodatkowy sposób, wykorzystania dodatkowych środków, bo obawia się, że mogą być problemy z płynnością potencjalnie dotyczące i to mogłoby się przekładać na efektywność działania biznesowego i nie tylko ich klientów. Zwraca też uwagę na różne jasne punkty, takie jak między innymi rynek pracy cały czas, no ale bardzo szerokim echem to się odbiło. No, cena, kurs JP Morgana, pamiętajmy o tym, że pomiędzy 2000 a 2010 rokiem, znaczy, że kilkanaście lat temu mieliśmy dołki JP Morgana i to było
kilkanaście dolarów. Teraz kurs jest dużo powyżej 100 dolarów. No, tego typu mamy tutaj zmiany i przewartościowanie, więc o tym trzeba pamiętać. Jest to jeden z wielu banków beneficjentów tej sytuacji wieloletniej hossy i bardzo niskich stóp procentowych. Amerykańskie banki bardzo się do tego przyzwyczaiły, bardzo bazowały na fuzjach, przejęciach, zdobywaniu kapitałów dla różnego rodzaju startupów, spółek no, w różnym stadium rozwoju. Więc no, faktycznie przy tego typu działalności i przy tak wysokich relatywnie cały czas kursach, no nie można się dziwić, że takie słowa padają. A jeżeli chodzi o kurs krótkoterminowo, to tutaj akurat widać pewien oddech, no bo my, JP Morgan, był spadek i ten spadek był podobny jak S&P i Dow Jonesa, ale przed chwilą mieliśmy tutaj wykres, no właśnie, i widać ten trend spadkowy, udało się go złamać. Na dole wyrysowaliśmy takie eleganckie, podwójne dno, dość dobrze potwierdzone na obrocie. Wyszliśmy ponad linię szyi tego podwójnego dna i później były poszczególne poziomy oporu. Generalnie je przechodzimy, więc na pewno sytuacja pod tym względem się uspokoiła, ale jeżeli rynek słyszy takie wypowiedzi prezesa, to nie można się dziwić, że gdy chodzi do kolejnego ważnego poziomu oporu, a tak właśnie było parę dni temu, no to nagle jest wyprzedaż i to dotyka też inne większe banki. To teraz kolejna wielka, ważna spółka, Facebook, czyli Meta. No, spółka, tak jak wiele innych technologicznych, ma swoje problemy w notowaniach od dłuższego czasu. No i Maćku, tak naprawdę Facebook jest teraz na poziomach takich, jak podczas covidowej wiosny 2020. Dokładnie, żebyśmy spojrzeli na wykres, tutaj zaznaczyliśmy poziom sprzed pandemii, czyli ta górka sprzed jeszcze uderzenia covidowego. No zeszliśmy poniżej tego poziomu, on z jednej strony może stanowić lokalne wsparcie, no ale rynek podąża takiej dość wąskiej konsolidacji. Ta konsolidacja jest doskonale widoczna z tym kwadraciku w prawym górnym rogu na wykresie 4-godzinnym, czyli zakres 174,50, 198. I tutaj w tym zakresie się porusza, teraz jesteśmy mniej więcej w połowie. Wczorajsza sesja była dość, końcówka tej sesji dość burzliwa. Dzisiaj rynek wprawdzie po otwarciu, no mamy kilka minut po otwarciu rynku, no tutaj dla widzów, którzy będą oglądać to nieco później, to informacja, że nagrywamy w momencie, kiedy się rynek otwiera, no i tutaj otworzył się dzisiaj akurat wzrostowo, natomiast spadki wczorajsze związane były z odejściem wieloletniej dyrektor operacyjnej Sheli Sandberg, która przyczyniła się w dużej mierze do tej metamorfozy, którą spółka w ciągu ostatnich 14 lat, bo tyle lat była na stanowisku Sheli Sandberg, przeżyła, tak, ta metamorfoza. Spółka, która jeszcze w latach, w pierwszej dekadzie obecnego bieżącego wieku traktowana była, inwestorzy patrzyli na nią tylko jako takie czyste medium społecznościowe, zaczęli ją traktować jako spółkę z branży reklamowej, gdzie przychody generowane były właśnie przez reklamy i na te reklamy zwracano uwagę. To jest zasługa właśnie tej pani, która teraz odchodzi. No i to może być na przyszłość taki dość negatywny może mieć wydźwięk, dlatego że inwestorzy nie lubią takiej sytuacji, zwłaszcza jeżeli odchodzi ktoś, komu się przypisuje w dużej mierze sukces danej spółki. No a z tym mamy teraz do czynienia. Sam Mark Zuckerberg powiedział, że nie przewiduje, żeby w takiej formie stanowisko dyrektora operacyjnego zostało zastąpione. Oczywiście musi być i już jest wyznaczone na jej stanowisko nowy dyrektor, ale zakres jego obowiązków ma być nieco inny, czyli tutaj niejako zostało dane do zrozumienia, że można oczekiwać nieco innej sytuacji, a sama spółka jest w dość ważnym momencie, dlatego że nawet formalnie to przejście na metaversum zostanie sfinalizowane giełdowo pod kątem inwestorów za tydzień, bo 9 czerwca po raz pierwszy spółka będzie notowana z nowym tickerem Meta, czyli pod
tej nazwie samej firmy z Facebook na Meta, również zmienia się ticker i to jest też ta przyszłość, którą tak nawet dość zero-jedynkowo zadziałał Mark Zuckerberg, czyli zmieniając całą nazwę firmy, otoczenie, budując tę atmosferę właśnie pójścia w stronę metaversum, dał do zrozumienia, że chce być czołowym graczem na tym, wydaje się, dość ważnym polu, bo tak ja wierzę w to, że faktycznie jeżeli dojdzie do rozwoju metaversum, a różne spółki chcą w tym brać udział, bo to nie jest Facebook. Facebook, który zamienił się w Meta, jest oczywiście kandydatem, tak wymieniany jako jeden z głównych, ale również Microsoft, również spółki powiązane z innymi mediami społecznościowymi, spółki związane nawet z rynkiem gier, też chcą w tym wszystkim uczestniczyć, więc Mark Zuckerberg chciał oczywiście jako pierwszy ten kawałek tortu zjeść. No pytanie, czy właśnie ten taki wydaje się być może błahy, tak patrząc z zewnątrz, ale ważny element mimo wszystko odejścia osoby kluczowej przez tyle 14 lat rozwoju firmy nie będzie miało tutaj wpływu na właśnie te oczekiwania inwestorów względem, jak ten rozwój w stronę Meta będzie szedł. Sama Sheryl Sandberg pozostanie w zarządzie, natomiast no, wydaje się, że tutaj już ten jej wpływ będzie dużo, dużo mniejszy. Także ciekawa sytuacja. To, co mamy dzisiaj, to wydaje się, że jest takie odreagowanie po wczorajszym spadku, no ale notowania cały czas mogą pozostawać w takiej nerwowości właśnie w związku z bieżącą sytuacją, taką czysto polityczną w firmie. To teraz o spadkach i o nerwowości na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. W październiku zeszłego roku WIG20 miał wartość 2500, teraz ma 1800, ale na przykład indeks branżowy WIG nieruchomości zachował się bardzo podobnie. W październiku 3200, teraz 2600. No i w ogóle na rynku nieruchomości w Polsce się dzieje dużo, zwłaszcza wśród klientów, którzy zachowują się zupełnie inaczej niż kilka miesięcy temu jeszcze. Polityka stóp procentowych ma tu duże znaczenie. Myślałem, że powiesz, że klienci zachowują się zupełnie inaczej niż tego życzyliby sobie deweloperzy, bo właśnie naprawdę można zauważyć wiele prób zaklinania rzeczywistości. O tym, jak to deweloperzy mówią, że no ceny może nie będą rosły i w jakiej trudnej sytuacji mogą być, jak trzeba będzie deweloperom pomóc, a tymczasem, gdy widzimy marże z tych projektów, które są na przykład oddawane w tym roku, bądź będą oddawane w przyszłym roku, no to widzimy marże rzędu 25-30 albo w odwrotnej kolejności, teraz bliżej 30, w przyszłym roku bliżej 25%. Więc no, deweloperzy szukają tutaj różnego rodzaju powodów, wytrychów, próbują zaklinać rzeczywistość. Prawda jest taka, że faktycznie dla nich sytuacja zaczyna być trudna i to właściwie w każdym segmencie, no bo jeżeli chodzi o sektor komercyjny galerii handlowych, no to wiemy już od dłuższego czasu, że no tych galerii jest albo wystarczająco, albo trochę za dużo. Sektor nieruchomości biurowych ma swoje wyzwania, aczkolwiek trzeba przyznać, że pomimo tego trendu pracy już chyba bardziej hybrydowej niż w 100% z domu, no to i tak nieźle się trzyma. No i sektor mieszkaniowy, tu są te największe wyzwania. A i w tym wszystkim no widzimy, że kurs według mnie całkiem nieźle się trzyma, bo jeżeli porównamy relatywnie, jak wygląda kurs WIG nieruchomości w stosunku na przykład do WIG Banki, no to WIG Banki, który pobija rekordy, jeżeli chodzi o zyski, te perspektywy dalej są niezłe, no relatywnie jest o wiele słabszy. WIG nieruchomości całkiem dobrze sobie radzi, broni poziomu wsparcia i to akurat w przypadku WIG nieruchomości ten dołek z 24 lutego był na razie tym lokalnym dołkiem, o to idealnie widzimy to na wykresie i teraz później było jeszcze jedno przetestowanie tego wsparcia, kolejne, jesteśmy dużo wyżej.
linia trendu spadkowego, taka krótkoterminowa, walczymy z nią, więc naprawdę wygląda to nieźle. Cena zysk spółek z WIG nieruchomości jest trochę więcej niż 5 w tym momencie, no ale tutaj można jednak oczekiwać, że ten przyszły cena zysk no, będzie rósł nawet bez zmian kursów. Wyniki muszą być po prostu gorsze, choćby dlatego, że wolumeny będą niższe, nawet jeżeli uda się deweloperom, w co wątpię, utrzymać takie same marże jak dzisiaj. Więc dla mnie to jest duże zaskoczenie, że tak nieźle trzymają się polskie spółki z indeksu WIG nieruchomości. No to jedna z tych spółek, Budimex, być może zasługuje na bliższe przyglądanie się temu, co się z nią dzieje. Na wykresie źle to nie wygląda. Ostatnie 3 miesiące są stabilne. Uprawnione jest mówienie o Budimexie blisko właśnie WIG nieruchomości, ale też no, spółka jednak budowlana i nieźle sobie radzi. Jeżeli chodzi o tak dużą spółkę i o te wszystkie trudności, które są już od dłuższego czasu, zarówno z wykonawcami, z kosztami funkcjonowania, to naprawdę wyniki są imponujące. I technicznie wygląda to nieźle. No, mamy wyraźny poziom wsparcia. Widać, że im dłużej kręcimy się wokół tego wsparcia, tych chęci odbicia jest coraz więcej i sesje, które są spadkowe, one są naprawdę generalnie na niższych obrotach, więc to jest dobre. Pozostajemy w takim trendzie horyzontalnym. To może być bardzo ciekawa spółka, jeżeli chodzi o długi termin, bo to całe wsparcie, które tutaj widzimy, ono koresponduje z wcześniejszymi oporami, które były lata temu. A do tego wszystkiego myślę, że im bliżej będzie, niestety na razie to się nie materializuje, ale im bliżej będzie rynkowi, inwestorom i analitykom do myślenia o tym, że wojna w jakiejś postaci czy rozejmu, obojętnie, ale zakończy się i trzeba będzie odbudowywać Ukrainę, to akurat Budimex ze swoim profilem działalności, ze swoim doświadczeniem właśnie w branży, w budowie różnego rodzaju infrastruktury, to może być bardzo duży gracz, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy. To absolutnie nie jest żaden argument na dzisiaj, natomiast jestem przekonany, że gdyby zaczęły się pojawiać wzrosty na tej spółce, to on będzie wyciągany, więc warto to mieć po prostu na uwadze, a do tego czasu można skupić się na tym, jak po prostu wygląda kurs na wykresie. On wygląda nieźle, ale jest jeszcze cały czas w trendzie horyzontalnym. Nieźle też wygląda kurs Maćku KGHM-u, naszego giganta miedziowego. Spółka, zwłaszcza w tym okresie, połowa maja do dziś, wypada dobrze, bo od 115 zł za akcję przechodzimy do 145. Tak, natomiast cały czas znajdujemy się pod dość istotnym, tak z punktu widzenia technicznego, poziomem luki cenowej i dopóki nie domknie się na wykresie, czy to nie dojdzie do poziomu 150 zł, no to będziemy mieć do czynienia z istotnym oporem. W zasadzie z tym oporem już dzisiaj rynek próbuje się zmagać, no ale to może być, patrząc na wycenę miedzi, perspektywa nawet kilku sesji, jeżeli rzeczywiście strona popytowa będzie miała tyle siły i zaparcia, żeby w dalszym ciągu przejść w górę, czyli to też wymagałoby na pewno ogólnie sentymentu pozytywnego nie tylko na rynku miedzi, nie tylko na rynku surowców, ale również ogólnie pozytywnego sentymentu wokół rynków wschodzących, tak? Bo tutaj kapitał zagraniczny jednak jest potrzebny, żeby takie ważne poziomy oporu przeskoczyć. Natomiast co do samej sytuacji związanej z miedzią, no ta korelacja oczywiście ona jest niepodważalna. Ostatnie dni pokazały, jak tutaj wyraźnie cena KGHM-u zmierza, czyli też po tym za kursem miedzi, czyli po tym słabszym okresie, który związany był przede wszystkim z kwestiami lockdownów w Chinach, obawami o spadek popytu, o to, że ta sytuacja, ta polityka zero COVID prowadzona w Chinach, gdzie zamykały się całe wielkie aglomeracje, no, że ona uderzy w wycenę tego metalu, ale to wszystko miało charakter raczej krótko
być może średnioterminowe, w zależności od tego, jak traktujemy pojęcie średniego terminu. Natomiast ja tutaj mam na myśli okres kilku miesięcy do kwartału, bo tak tego typu sytuacje w pewnym momencie się klarują. I kluczowe pozostaje z jednej strony ta przyszłość dla miedzi, bo na cały czas, tutaj też to powtarzamy od dłuższego czasu, no ale to jest temat na, myślę, długi termin właśnie do rozważenia, czyli perspektywę kilku lat, nawet całej bieżącej dekady, że ten popyt na metale takie między innymi jak miedź, tutaj miedź wydaje się kluczowa w całej tej rewolucji i dążeniu do zielonej energii, która ma miejsce aktualnie, tam jeszcze kilka metali jest istotnych, natomiast miedź odgrywa jedną z kluczowych ról właśnie tej transformacji energetycznej. No i to jest ten czynnik, który będzie wspierał. Dodatkowo takie lata niedofinansowania największych kopalń związanych z miedzią, przede wszystkim na czele z Chile, one mogą wywoływać szoki podażowe w perspektywie najbliższych lat. Tutaj Goldman Sachs jakiś czas temu już opublikował raport dotyczący rynku miedzi i analitycy Goldman Sachs obawiają się, że taki historycznie wysoki deficyt miedzi może zostać osiągnięty w ciągu najbliższych 2 lat, więc to może wpływać na perspektywy samej wyceny tego metalu. No, dla samego KGHM-u oczywiście istotna też jest wycena srebra. W kontekście tego, o czym mówiliśmy dzisiaj, w perspektywie odwrotu na dolarze, też może być tutaj, bo może ta sytuacja pomagać samemu srebru, no i na tym też może KGHM dodatkowo zyskiwać, więc wydaje się, że w perspektywie długoletniej akcje KGHM-u mogą być ciekawą alternatywą i mogą być atrakcyjne. Tym bardziej, że inwestorzy, jeszcze tak wracając do miedzi, bo to jeszcze jeden wątek może dość istotny jest, na tych poziomach, z którego miedź się odbija, mogą traktować ten metal jako relatywnie tani, dlatego może dochodzić do gromadzenia zapasów przez największe przedsiębiorstwa, które będą chciały się zabezpieczyć przed właśnie tymi czynnikami, które mogą tę cenę podbijać. No, czyli tutaj z wyprzedzeniem tak naprawdę mogą wpływać na podbicie ceny samego metalu. Także to jest taki czynnik, który KGHM-owi w tej perspektywie dłuższej może na pewno pomagać. Od wielkich surowców i od wielkich spółek przechodzimy na mniejszy rynek alternatywny na giełdzie w Warszawie. Przyglądamy się wykresowi New Connect. No i tutaj nie ma jakiejś specjalnej niespodzianki. Tak jak w wielu innych miejscach w Polsce i na świecie, indeks New Connect bardzo zbliżył się do poziomów z tego pandemicznego okresu 2020. Już zaraz o tym New Connect, tylko się wtrącę na chwileczkę, bo istotna wiadomość, przez ostatnie kilkanaście godzin ponad 4% ceny miedzi, więc tutaj bardzo mocno w górę. No i to tyle a propos miedzi. I już wracam do New Connect. No, to jest bardzo ciekawy rynek, bo po pierwsze, no, krew naprawdę się leje. Sam indeks stracił już od szczytu około 50%, sam indeks, więc można sobie wyobrazić, co się dzieje na poszczególnych spółkach. I właściwie są spadki cały czas i ten trend spadkowy bardzo mocno trzyma. I teraz, czy spółki New Connect to jest logiczna inwestycja po długiej stronie na te czasy, które teraz mamy, gdy coraz są wyższe stopy procentowe, gdy coraz wyższe są koszty obsługi długu? No logicznie nie. To czyli mówimy o różnych spółkach dzisiaj, między innymi o bankach, o spółkach deweloperskich, o spółkach wydobywczych, a tutaj mamy tego typu spółki, bardzo często technologiczne, bardzo często naprawdę na początkowym etapie rozwoju, czy po prostu z relatywnie niestabilnym biznesem, o niewielkiej kapitalizacji, o niewielkich kapitałach, potrzebujących cały czas takich zastrzyków, no a rośnie koszt pieniądza, więc to powinien być logicznie bardzo zły czas dla tego typu spółek. Natomiast jeżeli spojrzymy właśnie na wykres od 24 lutego, no jesteśmy wyżej i relatywnie mocniej zachowuje się ten cały indeks New Connect i warto na to zwrócić uwagę, czy coś tam się powoli nie zaczyna dziać, bo jest to na tyle mały rynek,
że on wbrew logice może pójść zdecydowanie. Inwestorzy jest też na tyle niepłynny, że inwestorzy mogą wyprzedzać różnego rodzaju trendy rynkowe o grubo, o więcej niż 6 miesięcy. Oni muszą działać naprawdę z dużą wyobraźnią na rok przed jakimiś wydarzeniami, próbować skupować akcje, bo po prostu tam nie ma płynności, to są małe spółki. W szerokim terminie tego na tym wykresie nie ma, ale warto sobie otworzyć New Connect w takim naprawdę wieloletnim horyzoncie. Wtedy można trochę pomarzyć. W okolicach poziomu 600 jest linia szyi w formacji, która może wkrótce zacząć wyglądać jako odwrócony RGR i wtedy apetyty inwestorów mogą zacząć rosnąć, więc warto nie zapominać o New Connect. I na koniec ropa naftowa, surowiec drogi, bo jesteśmy przyzwyczajeni w tej chwili do stu kilkunastu dolarów za baryłkę ropy Brent i ropy WTI. Mieliśmy taki moment, kiedy trochę było taniej, po tym jak Arabia Saudyjska ogłosiła, że będzie w stanie zwiększać dostawy, jeśli zmniejszą się dostawy z wiadomych powodów z Rosji. Tak, no ile tak jak Łukasz wspomniał o New Connect, można nie zapominać, to o ropie nie da się nie zapomnieć, no bo jednak ona daje się we znaki w wielu aspektach życia, napędzając również inflację, wpływając na ceny różnych towarów. Natomiast w ostatnim czasie kwestia popytu na ropie przestała być tak naprawdę tak istotna. W górę wzięły kwestie podaży, czyli po inwazji rosyjskiej na Ukrainę kwestia odcięcia Rosji od właśnie sprzedaży nie tylko gazu, ale właśnie ropy naftowej tutaj wzięła górę. Też szoki podażowe spowodowały, że cena zaczęła się piąć w górę. Natomiast mimo wszystko można powiedzieć, że w tej sytuacji, z którą mam do czynienia, rynek się zachowuje relatywnie stabilnie. Prognozy po samej inwazji były bardzo dramatyczne, jednak rynek się utrzymywał w tej, doszedł prawie faktycznie w te okolice 130 dolarów, ale potem po cofnięciu się w takiej dość szerokiej konsolidacji się utrzymywał. Dziś mamy dość istotny dzień, mianowicie po raz kolejny wróciliśmy do tematu wzrostu produkcji przez kraje OPEC. Tutaj mówimy o możliwościach dużego zbilansowania właśnie tych niedoborów ropy z wyniku embarga europejskiego na ropę naftową. Głównie Arabia Saudyjska miałaby wziąć w tym udział, dlatego że nie wszystkie kraje OPEC mają takie możliwości przerobowe, no ale Arabia Saudyjska tutaj jako kluczowy producent ma możliwości i rynek mierzy się właśnie z tymi wiadomościami dotyczącymi potencjalnego zwiększenia produkcji aż o 600 tysięcy baryłek dziennie, czyli zaspokoiłoby to w dużej mierze te niedobory. Przy czym, co ciekawe, im bliżej potencjalnego podjęcia informacji, tym cena dziś akurat zwyżkowała, czyli widać, że ostatnie dni to było takie kupowanie plotek, no w tym momencie inwestorzy są częściowo realizują te zyski ze swoich pozycji w tym przypadku, więc rynek się mocno waha. To oczywiście mam na myśli zyski z pozycji krótkich, które były otwierane w ostatnim czasie, no i tutaj doszło do takiego zawahania. Natomiast jeżeli faktycznie zostanie ta podaż zwiększona, a kwestie popytowe pozostają na w miarę stabilnym poziomie, akurat ta cała kwestia, o której mówiłem w kontekście miedzi, czyli obawy o popyt na surowce ze strony chińskiej, ona przez długi czas nam bilansowała i być może uratowała ropę naftową przed osiągnięciem wcześniej nowych rekordów. No w tym momencie sytuacja właśnie poprzez wzrost produkcji, wzrost podaży została przynajmniej na jakiś czas wyrównana, tak, zaspokojona. No i dodatkowo oczywiście cały czas mamy kwestię wzrostu podaży ropy naftowej ze strony Stanów Zjednoczonych, no przy innej technologii wydobywanej w technologii łupkowej, no ale też Stany Zjednoczone stały się największym eksporterem tego surowca, czyli sytuacja, z którą przez poprzednie dekady nie mieliśmy do czynienia, czyli to też częściowo bilansuje te niedobory, które mamy tutaj u nas na naszym kontynencie.
O surowcach, spółkach i giełdach mówili Maciej Leścioż, Łukasz Wardyn, CMC Market. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękuję. To już wszystko w tym odcinku programu Artyści Rynków. Następny odcinek w czwartek, 9 czerwca. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.